Dzień dobry. Witam wszystkich. Tych, którzy czekali tak długo i wytrwale. Teraz nie będę się rozgadywać specjalnie. Wyglądam jak wyglądam, w sensie nie specjalnie, ale szłam już do podprysznic. Mam naolejowane włosy. W ogóle ten olejek tak cudnie pachnie. To jest olejek na komi. Tak, chyba dobrze mówię, na komi mieszanka siedmiu olejów. Po prostu to, jak to pachnie, to jest coś pięknego. I ja zauważyłam, że trochę mi się tak jakby też kondycja tych włosów poprawiła, od kiedy olejuję. Na razie przestałam wsmarowywać sobie wcierkę z rozmarynu i przerzuciłam się na olej. Tak po prostu sobie wymyśliłam, ale nie o tym. Mówię, że zacznę. Bo jak nie zacznę teraz, nawet w takim stanie, to ja nigdy nie zacznę i nigdy nie dodam tego filmu. Ale zmotywowała mnie właśnie wiadomość, którą przed chwilą dostałam. Trochę Wam opowiem o tym jutro, bo teraz naprawdę nie mam czasu nagrywać. W sensie czas mam, ale chcę iść spać. Chciałam tylko zacząć, po prostu. Chciałam zacząć i będę miała wtedy ja sama przed sobą większą motywację do tego, żeby właśnie jakiś film stworzyć, trochę Wam powiedzieć, albo i nie. Także na ten moment tyle, idę pod prysznic, bo już dawno powinnam spać. Chociaż jeszcze tak wspomnę, że wszystkie znaki na niebie mówiły, żeby nie nagrywać. Więc może coś faktycznie w tym jest. Bo kiedy chwyciłam za kamerę, po pierwsze nie mogłam jej znaleźć. Po drugie, jak już ją znalazłam, brakowało karty SIM, więc szukałam, chodziłam, gdzie ta karta SIM. Jak już wsadziłam kartę SIM, nie SIM, kartę pamięci, to okazało się, że bateria jest słaba i nie dało się nawet kilku sekund nagrać. Do tego stopnia była rozładowana, więc musiałam zamienić tę baterię. Dobrze, że miałam drugą właśnie na zamianę. I tak sobie pomyślałam, że może coś tutaj wszechświat mi próbuje powiedzieć. No hej, no hej. Ja od rana mieszam w garach, żeby nie zostawić sobie tego świątecznego przygotowania na ostatni dzień, bo tego nie lubię. Ja ogólnie, powiem Wam tak, co do świąt, to one mi się jakoś tak dziwnie kojarzą, bo patrząc z perspektywy takiej typowo religijnej, tak, Boże Narodzenie, no to, że rodzi się Bóg i tam, to wiecie, cała ta historia wokół tego, której nas uczyli w kościele, tak, czy na religii w szkole. No ale nigdy tak nie było. Rzadko chyba się zdarza, żeby głównym takim właśnie celem było celebrowanie Bożych Narodzin. Bardziej to było właśnie skupianie się na tym, żeby były te dania, to jedzenie, te prezenty i ten cały szał zakupowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jak sobie tak cofnę pamięcią, w ogóle może lepiej stąd wyjdę, bo tu się kręci Lidlomix, tam pyrka Bigos. To jak sobie przypomnę, czy babcie, czy mama na przykład, to zawsze mi się to kojarzyło z taką stresową i z takim zmęczeniem, że one tak stały w tej kuchni i przygotowywały tyle tego jedzenia, a później i tak nie dało się tego wszystkiego przejeść. I jakoś tak, no nie wiem, święte nie do końca, powiem Wam, że szczerze, jeżeli mam być szczera z Wami, nie lubię, nie przepadam, nie jest. Wolę jakieś tak wielkanocne święta niż te zimowe. Ogólnie fajnie, że te ozdoby świąteczne i te choinki, wszystko jest takie fajne i te prezenty, no jest to miłe, ale jakoś nie, no nie wiem, nie leży, nie czuję tego. O. No i nasmażyłam wczoraj w ogóle do wieczora, do późnego wieczora smażyłam naleśniki, które się do niczego nie nadają, bo one są za grube, więc krokietów nie skręcę, bo one próbowałam oczywiście, ale muszę usmażyć nowe naleśniki. Robię bigos, te krokiety, chciałam jeszcze robić dzisiaj pierogi, ale nie dam rady. Adaś ogląda bajkę, Adaś w ogóle się pochorował, bo przebudził się w nocy z wielką, naprawdę olbrzymią gorączką, prawie 40 stopni.
Czekałam, dostałam w tydzień wcześniej wiadomość w przedszkola, że coś tam rozprzestrzenia się, jakieś choróbsko właśnie, żeby uważać, żeby mieć rączki i tak dalej, no ale jeżeli ma przyatakować, no to przyatakuje tak czy siak, więc nie napisali co dokładnie i ja tak obserwowałam właśnie, czy to może jakaś ospa, czy coś jakaś, bo pisali, że to choroba zakaźna, tylko nie napisali jaka. Więc teraz ogólnie no też wszyscy chorzy. No i nas też dopadło, ja czuję się ok, chociaż miałam jeden dzień taki, że no nie do końca tak się czułam. Także my sobie dochodzimy do siebie, ratują bajki w taką pogodę, bo jest naprawdę paskudna pogoda. A ja się właśnie korzystam, żeby później w niedzielę nie stać cały dzień. Chociaż cieszę się, bo nie muszę robić jedzenia dla 12 osób. To jest jakiś plus. Oprócz tego, czemu mnie nie było? Bo postanowiłam zadbać o siebie. Postanowiłam zadbać o siebie, dlatego że tak jak wspominałam... Boże, ja nie umiem w jednym miejscu. Tutaj sobie wyprałam dywany. I tak sprawdzam, czy przeżyły, ale przeżyły. Mój baranek. Aha, nie śmierdzi. Dobra, ojejku, odbiło mi się pieczarkami. Ten jest ok, muszę go tak właśnie rozczesać, żeby mi się nie zgnił tam przy tej skórze. Pram normalnie w pralce. Co ja mówię? No, mówiłam o tym, że postanowiłam postawić dużo bardziej na siebie a propos tego właśnie, czemu mnie nie było i to jest miłe, jak najbardziej to jest miłe, że tam piszecie mi, że tęsknicie i czemu mnie nie ma i to mówię jakaś zmowa chyba, bo coraz więcej, ostatnie dwa dni tyle wiadomości dostałam, oczywiście nie na wszystkie odpisałam, przepraszam, ale doba ma za mało godzin jak dla mnie, bo no tak jak wiecie, ja pracuję cały etat, więc raz, że jestem zmęczona po pracy, mam małe dziecko, które w dalszym ciągu wymaga dużo mojej uwagi, a YouTube nie jest moją pracą, więc jeżeli ja bym miała płacone, tak jak mam płacone za moją pracę etatową, to jak najbardziej ja bym to mogła robić, ale no ja nie wyczaruję, nie dodam sobie godzin, a też postanowiłam, że nie chcę... Adam robi się coraz większy i on zauważyłam, że nie zawsze już chce się ze mną bawić, nie zawsze już też mnie potrzebuje. Czasami ma coś takiego, że mama idź, odejdź i on chce sobie sam, na przykład teraz. Więc czas ucieka, a ja nie chcę się później obudzić, powiedzmy za 5 lat, jak już on będzie duży, bo musiałam nagrać filmik, który tak naprawdę co mi daje. Lubię to robić, tak jak powtarzałam zawsze, lubię edytować te filmiki. Wy mi piszecie, że to wnosi wartość i was podbudowuje i że się często utożsamiacie ze mną czy z moją sytuacją życiową, że daje wam to kopa. Ja w ogóle tak na to nie patrzę, ja patrzę na to jako gadam se do kamery. I ja to tak widzę i może dlatego też odpuściłam na jakiś czas i nie czułam w ogóle takiej potrzeby, żeby coś właśnie w tym kierunku robić. A postanowiłam postawić na siebie, na swoje zdrowie, bo w tym miesiącu endometrioza mnie tak przeorała, że już myślałam, że pojadę na pogotowie po prostu na jakiś zastrzyk, żeby mi dali, bo tabletki przeciwbólowe już nie działają i z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. W zeszły miesiąc już myślałam, że było apogeum, ale w tym miesiącu było jeszcze gorzej. Więc od zeszłego miesiąca zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam jeść dużo zdrowiej, odrzuciłam praktycznie do zera słodycze, praktycznie do zera gluten. Oczywiście zdarza mi się jeszcze gdzieś zjeść, czy nawet na przykład jak nie mam świadomości, co jest czym, tak, bo ja też do dzisiaj nie wiem, w których składnikach dokładnie jest gluten i czasami zdarza mi się zjeść, ale chcę zrobić wszystko, oczywiście suplementy tak samo, kupiłam bardzo dobrej jakości suplementy, też postanowiłam właśnie zainwestować w zdrowie, nie tylko pieniądze, ale i ten właśnie czas, więc kiedy ja na przykład, ojejku, myślałam, że ktoś mi dronem lata, to ptak, telefony, businesswoman,
Co tu drędoli? Warszawa. O. Halo? Melodyjka. Warszawa w ogóle dzwoni ode mnie, chcą. I co chciałam? No i właśnie czas, który na przykład mam chwilę po pracy, gdzie Maciek zajmuje się Adamem, to ja w tym czasie nie nagrywam filmiku, tylko ja na przykład idę sobie pobiegać. Albo kiedy mam wolną sobotę, to ja chcę doprowadzić sobie mieszkanie do stanu użytecznego, chcę zadbać o siebie, chcę się wyspać, a nie stresować się, że o Boże, jeszcze ten filmik muszę nagrać, bo to tak nie powinno moim zdaniem wyglądać. Stąd też taki mój wybór, a nie inny. I tyle. Idę zamieszać w garach. Czy mam wyrzuty sumienia? Absolutnie nie. Postanowiłam odpocząć od YouTube'a. Wiem, że ostatnią rzeczą, na jakiej w ogóle ucięłam swoje nagrywanie, było jeszcze przedświąteczne przygotowywanie i mieszanie w garach. I później ucichłam. Zniknęłam na jakieś 2 miesiące, pewnie nawet trochę więcej może. Nie wiem, nie liczyłam, ale tak potrzebowałam i tak czułam. Czuję się już trochę zobowiązana do tego, żeby dodać ten film i powiedzieć, że u mnie jest wszystko okej. No może nie wszystko, ale jest okej, nic się nam nie dzieje, nic się z nami nie dzieje. Żeby Was nie skłamać, myślę, że dostałam około 70 wiadomości z zapytaniami, czy wszystko u mnie okej właśnie, czy u mnie i Adasia, czy ja wrócę, czy coś się stało, czy mam jakieś problemy zdrowotne i tego typu pytania. I pomyślałam, że w sumie zniknęłam tak bez niczego i właściwie trochę jestem winna Wam wyjaśnienia. Szczerze, ten okres przedświąteczny zawsze na YouTubie mnie obrzydza, dlatego że to jest okres najlepiej płatny dla YouTuberów. Wcześniej tego nie rozumiałam, ale zauważyłam w tamtym roku właśnie tą zależność, że reklamodawcy płacą najwięcej właśnie listopad, grudzień, tak? Wtedy YouTuberzy na tym zarabiają. Dlaczego powstają vlogtobery? Dlaczego powstają Tutaj produkowałam się do Was przez 10 minut, tylko po to, żeby później przy edytowaniu filmu dowiedzieć się, że jednak coś poszło nie tak i nie było w ogóle głosu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale to, o czym mówiłam właśnie przez te 10 minut, po prostu powiem Wam o tym w najbliższym filmie. No i z nowości, z nowinek to tyle. No tak, to chyba tyle. Więc wrzucam tego filma, chciałam powiedzieć, ten filmik, żeby dać Wam tylko znać, że no, że ze zdrowiem. A, jeszcze słuchajcie, jedna informacja a propos B12. Miałam prawie już 1000. Moje wyniki były straszne pod tym względem i obniżyłam sobie sama B12. Zaczęłam się bardzo interesować zdrowiem, tym co jem, tym co robię ogólnie, jak myśli mają wpływ na życie, jak ludzie mają wpływ na życie, wszystko tak naprawdę, i sama sobie B12 obniżyłam. Tydzień temu miałam robione wyniki i mam 316. Obniżyłam sobie w taki sposób, że po prostu przestałam pić mleko z owsianym mlekiem. Dziękuję Oldze Grech. Olgę Grech pewnie kojarzycie z Instagrama. Ja ją bardzo wnikliwie obserwuję i myślę, że ma bardzo dużą wiedzę. I nie mówię tutaj o niej ogólnie jako o sobie, czy ją lubię, czy nie lubię, bo to nie ma żadnego znaczenia. Dziewczyna ma wiedzę i pomyślałam, że nic nie kosztuje mnie spróbować. Więc odstawiłam całkowicie mleko owsiane i kawę, bo ja piłam 2 kawy dziennie z owsianym mlekiem. I jednak to było to. Miałam po prostu takie wewnętrzne przeczucie, że to może być to, bo tam było kilka, ona dodała posta, kilka wypisanych
powodów, dlaczego ta B12, i wiadomo, ja też się martwiłam, bo tam było, że stanie jakieś tam nowotwory i tak dalej, ale mówię, coś mi tak dało, że kurde, to mleko owsiane, ja tak dużo, dużo, wiecie, dużo, niedużo, ja piję dwie kawy, to nie jest tak naprawdę dużo, ale ja to piję już ponad rok, tak i codziennie, więc w skali roku to jest dużo. I w ten sposób sobie obniżyłam, wystarczyło odstawić na miesiąc mleko owsiane. B12 wróciła do normy. Także jest światełko w tunelu, mam nadzieję, że z endometriozą będzie. Tak samo jeszcze na ostatniego stycznia mam kolejną wizytę już prywatnie. Idę do babeczki, do lekarki, która jest taką... Ona strasznie tak holistycznie podchodzi i... Nawet nie wiem, czy ona jest lekarką, słuchajcie, nie mogę tego powiedzieć, bo nie sprawdziłam tego, ma bardzo dobre opinie, jest z polecenia. Ona bardziej działa na świadomości, na emocjach, na przeżyciach, czemu, po co i na co, skąd się tak bierze, że no wszystko jest w nas zapisane, tak? Jakieś przykre niektóre doświadczenia mogą mieć, mają na pewno wpływ na różne choroby, na wszystkie właściwie choroby, które mamy. Zupa mi się gotuje, właśnie spoglądam w tamtą stronę. Jeszcze też jestem podjarana, dlatego że jutro prawdopodobnie zniknie ta ściana. Zaczynam remont. Delikatnie tutaj będę działać, powoli. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tyle u mnie. Nic więcej Wam nowego nie powiem, bo nic więcej nowego u mnie się... chyba nie działo przez ten ostatni raz. Ostatnie miesiące. To tyle. Do następnego. Mam nadzieję. Trzymajcie się. Pa!